Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Stray. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się uwolnić Clementine z więzienia, jak i również uciec stamtąd. Tak więc, moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej, a gdzie? Tym razem musimy wyruszyć metrem. Mamy baterię atomową, no i Clementine wzięła cały pościg na siebie, nas zamknęła tutaj do wejściu do metra, no i zobaczymy, co nas czeka dalej. Tak więc, jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam do Stray. Moi drodzy, no to przygód sierściucha ciąg dalszy. Zobaczmy jeszcze tylko tutaj te maszyny. Czy jest coś... cośkolwiek, co moglibyśmy tutaj... Radio nie chce działać, ale dobra, coś zadziałało. A tu możemy tylko kubek. Nie ma tu żadnych wspomnień, nic nie ma, dobra. Ta maszyna też nic nam nie daje, nie daje. No to wio! I metro. Teraz mi tylko powiedzcie, gdzie się wsadza bateria atomowa. To, że tu gdzieś coś. Panie. No to może być taka mała zagwozdka. Spodem. Nie. Nie można wejść pod spód. A tu jest trasa metra, ale... To gdzie? To chyba coś, nie? Być. Może z tyłu. No to open jest napisane, no to ja bym to chętnie open. Że tu jeszcze. Gdzieś jest zasilanie. A, tutaj, proszę. No i pięknie. No proszę, jak ładnie się wszystko świeci. Od razu jakoś nam raźniej, nie? No. To teraz będzie kot, co jeździł metrem. Jademy. Kluczyk, użyjemy kluczyka. I pojechał, moi drodzy, pojechaliśmy sobie. Nawet tylko dokąd dojedziemy, nie? Pomieszczenie kontrolne. Okej, chyba dojechaliśmy do jakiejś stacji. Open the door. Thank you. Boże, tutaj jak ładnie zadbane i w ogóle, to nic nie mogę... Nie mogę. Nie mogę. Dobra, ale mogę pewnie z tobą porozmawiać. Dobry. Witaj, jak mogę ci pomóc? Chyba nie możesz.
chwili. Dotykając tych szyn chyba już byśmy dawno nie żyli, nie? Bo tego co kojarzę, to chyba szyny w metrze są pod prądem. No dobra, ale to tylko gra, więc niech i tak zostanie. No, jak tu ładnie. Nie, no po przebywaniu w tamtym syfie to takiego czegoś to się nie spodziewałem. Witaj mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. Pierdziele. Ten obszar jest obecnie malowany. Uważaj na świeżą farbę. Miłego dnia. Pierdziele, jaka różnica. Tutaj wszyscy są mili. Bo tam to była jakaś parodia. City Sealed. Zapieczętowane miasto. Witaj mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. Te drzwi prowadzące na powierzchnię są obecnie zamknięte z racji aktywacji procedury blokady. W przypadku pytań lub wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. Miłego dnia. No dobra, to trzeba iść do tego pomieszczenia kontrolnego. Dobra, ale przy okazji jeszcze porozmawiajmy tutaj z panem. Witaj, jak mogę ci pomóc? Chyba nie możesz. No. Ale jajka, ty no ale jak ładnie, no naprawdę. Tutaj moje bieżące zadanie to wyczyścić okno. Co tam było? W przypadku pytań lub wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. Miłego dnia, no pięknie. Taka kultura, wszyscy mili. Dobry. Witaj, miasto zostało zamknięte dla twojego bezpieczeństwa. W przypadku pytań wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. Miłego dnia. I to jest pomieszczenie kontrolne, tak? Ja rozumiem, że to mi się do czegoś przyda. Nie wiem jeszcze do czego. Dobra, chyba będzie trzeba wskoczyć tam gdzieś na górę. Jeszcze nie wiem gdzie. Dobra, na razie zostań tu. Dostęp do pomieszczenia kontrolnego broni jakiś protokół bezpieczeństwa. Tylko ludzie mają tu wstęp. Komunikat twierdzi, że nie można uznać mnie za człowieka. Hej, to obraźliwe te protokoły. Może jeśli będziemy współpracować, zdołamy otworzyć przejście. To jest jakieś miejsce rozrysowane na ziemi, więc niech on tu podjedzie. Dziękuję, bo zdecydowanie o to chodziło. Dobra, i tu drapiemy. No widzicie, i to jest dopiero wyższa technologia, którą nawet kot potrafi otworzyć. Czy my ciebie teraz możemy zabrać? Nie. Już tu jesteś na stałe, fajnie. Dobra, proszę otworzyć, dziękujemy. To pomieszczenie kontrolne zarządzające całym miastem. Tu zapadały wszystkie decyzje, a teraz jest tu pusto. Pamiętam wciąż, jak bardzo ich nienawidziłem. Mieli wszystko, czystą przestrzeń, nieograniczoną władzę, wolność poruszania się i co im to dało? Zaraza. Teraz sobie przypominam. Wszyscy umierali, a oni myśleli, że są ponadto. Nie zrobili nic, aby nam pomóc. Widziałem, jak moja rodzina umiera. Czułem się bezsilny. Nie mogłem zrobić nic, aby ich ocalić. Wciąż jednak mogę pomóc tobie. Wciąż możemy wyjść na zewnątrz razem.
Będą strażnikiem pamięci ludzkości tych, których kochałem. Będę, bo chciał być. No dobrze. I kolejną pamięć mamy pozyskaną. No to z tego, co widzimy, moi drodzy, to ludzie, którzy tutaj mieszkali, tym wszystkim sterowali, już nie żyją. Przynajmniej tak by to wyglądało, no bo nikogo na razie tutaj nie widzimy, ale spoko. Teraz zobaczymy, proszę, to są panele kontrolne, to są jakieś rany, uszy, porach, ciach. Dobra, tu się świeci, więc pewnie tu i tak musi dotrzeć. Oto i on, główny komputer. Oho. Z zapisów systemowych wynika, że od lat nikogo tu nie było. Całe miasto jest od dawna zablokowane. Jeśli dezaktywujemy cykl, powinniśmy być w stanie wyjść. Musimy aktywować pozostałe systemy. Te komputery skrywają dane, których potrzebujemy. Musimy je włączyć. Zajmij się tym, a ja poszukam w międzyczasie haseł i zaszyfrowanych kluczy, aby dostać się do systemu. I dobra, a 1, 2, 3, 4, 5. I co? I... Ale jaja, to na zasadzie zagadki. A nie, to nie jest zagadka. Myślałem, że będzie zagadka, a jednak nie. No dobra, chyba mamy wszystko uruchomione. Udało się, dobra robota, przyjacielu. Mam. Wiem, jak odblokować miasto. Coś tu się nie zgadza. Czekaj, może jest jakaś inna droga? Move control station. O ja pierdzielę, system is locked. Czyli sterowanie dachem. Proszę, to stacja robocza służąca do odblokowania miasta. Mamy jednak kilka warstw zabezpieczeń, które uniemożliwiają nam działanie. Teraz musimy zrobić to, co potrafimy najlepiej. Ja zhakuję maszyny, a ty narób trochę szkód. Stąd widać całe miasto, patrzcie. Jest wszystko pod tym dachem, pod kopułą. Ale dobra, no to jak my mamy tutaj narobić trochę szkód, o co chodzi? Włączmy sobie radio. Nic, a nic. Woda. Dobra, zobaczmy teraz. W zwanym mieście organiczne formy życia wymagają specjalnej opieki. No właśnie, celu stworzono tak mnie, jak i pozostałe tutejsze roboty do opieki nad wszystkimi formami życia. Miłego dnia. Fajnie. Nie, dobra, to nic. My musimy chyba tutaj dalej w tym centrum kontroli coś podziałać. A najgorsze jest to, że nie wiemy co. Aha, czyli musimy porobić kilka sztuk, no dobrze.
No a ty hakuj teraz. Pięknie. Oj. System jest bardziej wymagający niż sądziłem. Intrusion alert. A, wszystko pozamykali. A nie, nie możemy się zatrzymywać. Czemu ta kamera na mnie patrzy? Nieładnie. Jest coś, co ja mogę rozwalić. Cholera jasna. Gdzieś coś być musi, nie? No bo tutaj jest ten panel. Dobra, po kabelku. Kabelek łączy to z tym, tak? Tutaj coś jest, dobra. Okej, okay. I tu możemy drapać, okej, okay. Hakuj. No dobra, się coś spieprzył, no, nie martw się, mogę podładować baterię, gdy uzyskamy dostęp do tej stacji roboczej. No dobrze, tylko której stacji roboczej? Okay, tu są już dwa spakowane, gdzie jest trzeci? Tam. Nie jest trzeci, tylko tak, to trzeba to rozpieprzyć. Nie? Dziękuję. Coś pójdzie nie tak, nie wiem czemu, ale już to czuję. Myślę, że już po mnie. W porządku, nic mi nie będzie. Przenieśmy do tej stacji roboczej, wyłączymy ten alarm. Do której stacji roboczej? Tutaj? Tak, to o to chodziło? Chyba tak. Udało się, jesteśmy bezpieczni. Stacja kontroli dachu. Słuchaj, muszę coś powiedzieć. Wiedziałem, że moc potrzebna do wyłączenia centralnego systemu kontroli miasta będzie ogromna. To więcej niż mógłbym znieść. Ale z włączonymi zabezpieczeniami mogę przejąć kontrolę nad systemem i odblokować miasto. To może zniszczyć moje oprogramowanie. Ale dokonałem wyboru, gdy podłączyłem się do pierwszego komputera. I pogodziłem wtedy się z możliwymi konsekwencjami. Przykro mi, że nie zobaczymy razem, jak jest na zewnątrz. Myślałem, że muszę nieść brzemię wspomnień ludzkości, że muszę trzymać się kurczowo przeszłości. W towarzyszach widzę jednak przyszłość i w tobie. Pozwól, że to od ciebie wezmę. Byłeś moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję. Pierdziele i dronik nam zginie. Czy nie zginie, on się po prostu zepsuł. Ale że nadano mu takie ludzkie cechy, nie? No cóż. Co jeszcze, powiedzcie mi, że się jakoś odrodził. Coś chodzi? Jakieś kroki słyszałem? Jakieś roboty, czy co? I teraz to, co nie następowało tak długo. Dach się otwiera, światło słoneczne dociera do miasta, do ciemnego miasta. Wszyscy są w szoku, a te kleszcze, proszę, to zabija kleszcze. Słońce zabija kleszcze, dlatego tak dobrze mówiłem, że pewnie właśnie w tej latarce był ultrafiolet, nie? O proszę, Momo zdziwiony.
Wszyscy zdziwieni. Drony padły od słońca? Clementine uratowana? No i co teraz? Proszę, jak to się otwiera tam? Pytanie, czy to się otworzy całe, czy tylko ten skrawek taki? No już, już. Dawaj się, ryściuchu. Nie, całość się otwiera, proszę. To jest coś, co mi się podoba. Być taka etapami, etapami, ale... Proszę, kolejny etap, aż otworzy się całość. Ale to fajnie wygląda, nie? Jak miasto pierwszy raz widzi słońce. Wyższe części miasta i tak dalej, nie no. Jest fajnie, nie powiem. Proszę spojrzeć, a za każdym razem jak kończy się otwierać jakiś etap, aż pad wibruje. Lecą jakieś odłamki, jakaś rdza, wszystko co pozostało, o proszę. Normalnie dla mieszkańców to jest szok, dla tych wszystkich robotów, nie? Tak, ostatnia chyba warstwa. Świetnie, naprawdę świetnie. No i tu zamyka się taka ścianka, żeby to jakoś utrzymywało. Pięknie, pięknie. Muszę przyznać, że to wygląda zacnie. Miasto w końcu, które ma słońce. Miasto, które ma słońce. Nic dodać, nic ująć. Ciekaw jestem, czy te roboty coś mi teraz powiedzą. Zapytam się tylko tego jednego, tak na dobrą sprawę. Nie, nie możemy z nim rozmawiać. No tak, bo przecież robocika nie ma. Miasto jest otwarte, pięknie. Wychodzimy do świata natury. O, gołąbek. To nawet dwa. To jest jeszcze jeden. Tu. I w ten oto sposób, moi drodzy, kończy się gra, kończy się Stray, gra, która jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo sympatyczna. Gra inna niż wszystkie, muszę powiedzieć, ale naprawdę, no, mi się grało bardzo przyjemnie. Jeżeli ktoś chciałby się tak swobodnie zrelaksować, grając w jakiś tytuł, to Stray jest idealny do tego, naprawdę. To muszę przyznać, no twórcy zrobili bardzo dobrą robotę. Nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś pojawił się jakiś sequel, kolejna część tej oto gry, bo naprawdę, no same plusy. No, było tam oczywiście kilka błędów, ale błędy, które nie przeszkadzały nam w rozgrywce w żaden sposób. No może tylko jeden, tam gdzie się dok zaciął, to trzeba było tylko zrestartować, ale to pikuś. Także moi drodzy, tak jak mówię, ja ze swojej strony mogę grę w zupełności, w pełni polecić. Jest naprawdę świetna gra, fabuła krótka, zwięzła, na temat.
To mi się bardzo podoba, że nie była jakoś tam bez sensu rozwlekana. Właśnie krótko, zwięźle i na temat, i to wszystko, czego potrzebujemy. Czego potrzebujemy. Także moi drodzy, polecam, grajcie. Jeżeli tylko wam się podobał ten odcinek, podobała ta seria, to zostawiajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!